Witam Twaristeo na nowo odkrytej wyspie. Do tej pory rozpoznaliśmy cały ten obszar. W zasadzie ćwiartka została do rozpoznania. Tylko, że mam taki dylemat, bo zostałem uprzedzony, aby uważać na zamieszkujące okolicę mieszkańców, bo mogą pułapkę szykować na mnie. W tym dużym domu zmieści się 100 obrzydliwych elfów, dlatego niechętnie, ale chyba nie zajrzymy. Bardzo wąskie przejście, ale na szczęście dał radę. Zbliżamy się do jakiejś armii. Ale jako, że jej nie widzę, to albo ona jest tu. Aha. To widziałem, jak tutaj statkiem opływaliśmy. O. Trujący obłok, ale... Ale ja chyba nie będę z tego korzystał. Chociaż to różnie bywa. Może uznam, że jednak to ma sens. Może od razu przeszukam wybrzeże. Wow! Gdybym tu przybył ze statkiem. Dobrze. Teraz pytanie, jak tutaj daleko jest... Ale to ma sens. I tak też uczynię. Ściany tego domku są pięknie pobielone. Właściciele zapewne lubią czystość i piękno. Fu, ohyda. W tym domu zapewne mieszkają elfy, pomioty. No nie, nie będziemy ryzykować. Teraz tak, jak daleko od tego miejsca znajduje się statek? A, to ja tak bardziej tu skręciłem. Chciałem się tu dostać. Dom Dendry. A to ona może wezwać pomoc. Dobrze, no to... To wracamy. Bo wiecie, została się uprzedzony przez naszego donosiciela, że może coś takiego się zdarzyć, więc wolę dmuchać na zimne. O, proszę, sztandarek. Warto było przyjść. Czy to będzie ten domek? To może nie ryzykujmy. Chociaż z drugiej strony zawsze mogę uciec. A. Pokój z tobą, podróżniku. Jestem Dendra, szczęśliwa. A to mój wspaniały zagajnik. Czy nie jest tu pięknie? Słyszysz, jak pszczoły brzęczą w hiacyntach? Ahem, nazywam się Daert i... Wszystko w porządku? Oczywiście. Trawa jest zielona, słońce świeci. Życie jest piękne. I zawsze takie będzie. Rozumiem, lepiej sobie pójdę. Orzeszek materializuje się niespodziewanie. Ej, panie Ząbek, obadaj tę elficką lasencję. Ma konkretnie zryty beret. Może nam się przydać, jeśli jest szczęśliwa do pożygu, no nie? Tak sądzisz? Sprawdź jej poziom szczęśliwości. Przestań się nawijać z moich głów. Sprawdź jej poziom szczęśliwości. Orzeszek koncentruje się na dendrze szczęśliwej. Tak jak myślałem, jest czysta i otwarta. Jej czysta i otwarta dusza jest przepełniona szczęściem. Co za ohyda. Nie jest to jednak szczyt jej możliwości. Więc próbujemy uczynić ją jeszcze szczęśliwszą. To na pewno. Jak to zrobimy, prawie widać, jak promienieje szczęście. Jak możemy uczynić ją jeszcze szczęśliwszą? Jeszcze szczęśliwszą? Jest jeden dobry sposób, Dar. Sprawdzone sposoby są zwykle najlepsze. Spróbujemy pozbawić ją źródła szczęścia, a następnie je zwrócimy. Będzie bardzo szczęśliwa. Dobry pomysł, Orzeszek. Ale jak możemy uczynić ją jeszcze szczęśliwszą? A jak niby mamy to osiągnąć? No dobra. Wygląda,
jakby miała hopla na punkcie drzew ze swojego gaju. Rzucę na nie magiczną chorobę, jakąś grzybicę czy coś. Wtedy pojawisz się ty i powiesz, że umiesz się jej pozbyć. I voila. Dendra jest nasza. Jak ci się podoba mój pomysł? Doskonale, orzeszek, zrobimy to. To ma szansę zadziałać. Orzeszek szepcze. Słowa pradawnej klątwy. Morte. Vege tabile. Poczekaj, aż klątwa zmaterializuje się wokół elfki i dopiero wtedy z nią porozmawiaj. Rozumiesz? Rozumiem, orzeszek. To nie jest zbyt skomplikowane. No dobra, to czyli musimy pewnie poczekać na jakiś... na jakieś takie wezwanie. Tak do tej pory było. No właśnie, dobra, czego tutaj zawsze możemy wrócić? Teraz bardziej mnie interesuje ta odnoga. Tak, to jest dokładnie ta odnoga. Bo my żeśmy chyba stąd przyszli. Tak. Widzę gwiazdkę. Minęło dość czasu. Klątwa mego towarzysza musi już być gotowa. Trzeba wrócić do Dendry i zapytać ją o drzewa. No dobra, spokojnie. Kasa, słabiutka kasa. Tam mi się nie śpieszy. Co z tego, że roślinki gniją? Co to może być w dół? A, winda. Taki skrót. Mam nadzieję, że to nie jest w jakiś sposób niebezpieczne. Smocze strzały. To coś pamiętam, że pomagało łucznikom. Chyba ten krótszy dystans likwidowało. Miło widzieć, że i wśród elfów zdarzają się tacy, którzy łamią leśne prawa. Właściciel tego domu jest właśnie jednym z nich. Pewnie kłusownik. To chyba nie zagraża nam, co? Bryła miodu? Nie, to nie. Pułapka też nie. Zew natury mam... to... nie, nie chcę. No tak, kłusownik, dobrze. Oceniłem. Jego profesją. Teraz już chyba powracamy na tereny obadane, nieprawdaż tu? A nie, tu jeszcze. Aha, a winda mogłaby mnie przenieść tu. Jeszcze tu kawałeczek podejdziemy. O, proszę. Trochę kasy. Teraz tak, albo do windy, albo do niej. Na dół. W prawo, najpierw zobaczmy tu. Okej. Co jest? Jakiś błąd, że... A, wróciłem na górę. Trzeba bardzo uważać. No dobrze, ale... może to było do góry? Chyba do góry. Dobrze, jak będziemy wracać, to się tym zajmę. Możemy? Oj. To nie było zbyt bezpieczne. Trochę później się zorientowałem, że coś tutaj jest. Chociaż mógłbym od czasu do czasu spojrzeć na mapkę. Tutaj to bym zobaczył. Że
że coś mi zagraża. Nie, nie, nie. Tutaj tylko tak ogólnie. Zbyt duże ryzyko. O, coś jest. Wow, runki mocy. Nie, nie, no nie będziemy ryzykować, bo tu się nie mogę przedostać na drugą stronę. No właśnie, tylko w ten sposób. Dobrze, no to wracamy do windy. Teraz tak, gdzie ja widziałem tą całą gwiazdeczkę? Tu. Kasa. No dobrze, wracamy do Dendry. Teraz tak, czy to tu? Aha, prosto. Może coś pomyliłem? Dokładnie. Wybrałem nie tę odnogę. A niby drogowskazy są. Ha. Ja nie widzę żadnych takich wielkich zmian, ale może to nie ma znaczenia. Elka Dendra wygląda na nieszczęśliwą. Co się stało, Dendro? Wyglądasz na zasmuconą. Stało się coś złego? Witaj, Daert. Nie zauważyłam cię. Mam kłopot. Jakaś pleśń pokryła moje drzewa. Typowe remedia nie działają. Żaden z moich podręczników ogrodnictwa nie wspomina o takim problemie. Wygląda na to, że moje drzewa są skazane na śmierć. Elfka zaczyna płakać. Taka śliczna. To nie powód do rozpaczy. Postaram się znaleźć jakieś remedium. Może ci jakoś pomogę? Dart, naprawdę mi pomożesz? Nie oszukujesz mnie? Jeśli mi pomożesz, będę na zawsze wdzięczna. W porządku. Poczekaj tutaj, a ja poszukam remedium na tę okropną pleśń. Posłuchaj, Dart. Mamy tu chyba mały problem. O czym ty mówisz? Wszystko idzie zgodnie z planem. Zdejmij tę klątwę z drzew i po sprawie. Problem dotyczy właśnie zdjęcia klątwy. Kiedy zaklinałem drzewa, lekko przydobrzyłem i teraz nie mogę zdjąć klątwy. Musisz więc poszukać jakiegoś środka pleśniobójczego. Co za niekompetentna bestia. Z kim ja tutaj chodzę? Nie spodziewałem się tego po tobie, Orzeszek. Przecież to typowy błąd nowicjusza. Gdzie możemy znaleźć remedium na nieusuwalną? No dobrze, no to wybieramy pierwszą opcję, bo mu się należy ochrzan. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale postaram się bardziej uważać na przyszłość. Obiecuję, że to się nie powtórzy. Gdzie możemy znaleźć remedium na nieusuwalną magiczną pleśń? Znam pewnego małego, krasnoludzkiego alchemika. Zaraz, jak mu było? O, mam. Charles Atta. Aha, to znowu do krasnoludy musiał wracać. Sądzę, że albo ma środek pleśniobójczy na stanie, albo potrafi go szybko zrobić. Wyborny pomysł. Zróbmy tak, jak mówisz, Orzeszek. No właśnie. Ale może masz sklepik i pomożesz mi? To znowu ty, Dart. Czekałam tak długo. Udało ci się znaleźć coś, co usunie pleś z moich drzew. Nie, Dendro. Poczekaj jeszcze trochę. Pomyślmy, jak to wygląda. W sumie wszędzie już byłem. No dobrze. Przenieśmy się.
Do Dragandoru? Tak. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym porozmawiamy z chemikiem.